Robert Trybiński, jestem redaktorem naczelnym portalu dla Polaków w kraju na świecie patriot24.net. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w związku z niezwykle skandaliczną sprawą dotyczącą wymiaru sprawiedliwości w Kłodzku. Chodzi o sprawę miejscowej pracodawczyni, pani Bożeny Zalewskiej, która od 3 lat przeżywa koszmar związany z procesem o rzekome znieważenie funkcjonariuszy policji tutaj w Kłodzku. Ja pokrótce przedstawię całą sytuację. Rozpoczęła się ona 24 września 2013 roku przed bankiem PKO BP w Kłodzku. Chodziło o zaparkowanie samochodu pani Bożeny, która tego dnia płaciła podatki w tym banku. Płaciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jest takie zdjęcie właśnie. Kilkadziesiąt tysięcy złotych na poczet podatku VAT. W związku z tym, że był tam źle ustawiony znak drogowy, zakazujący zatrzymywania się klientom PKO BP, a nakazującym jedynie pracownikom banku PKO BP, jeden z przechodniów, Wiktor P., wezwał na to miejsce policję. To jest zdjęcie, proszę Państwa, z monitoringu policyjnego, ukazujące ten właśnie moment. Jeżeli to jest źle widoczne, może spróbujemy to także na powiększeniu. Gdzie, zresztą to jest obraz, który został zarejestrowany podczas jednej z rozpraw sądowych. Spróbujemy w momencie to otworzyć. To jest bardzo istotny obraz, proszę Państwa. Gdyż pokazuje zdarzenie w formie, w jakiej ono miało miejsce. Widzimy tutaj samochód pani Bożeny Zalewskiej zaparkowany przed bankiem. Widzimy interweniującego policjanta. Widzimy radiowóz, który dojeżdża. Szanowni Państwo, pani Bożena Zalewska w trakcie tej interwencji poczuła najpierw uderzenie pięścią w szybę tego samochodu swojego, ponieważ miała pieniądze. Myślała, że to jest jakieś zdarzenie związane z napadem czy z jakimś rozbojem mającym na celu pozbawienie jej pieniędzy. Kiedy zorientowała się, że są to policjanci, rozpoczęła się nerwowa sytuacja związana z tą interwencją. Przepraszam. W wyniku tej nerwowej interwencji pani Bożena zdecydowała, że jedzie do komendanta policji w Kłodzku, żeby złożyć skargę na funkcjonariuszy policji. I tak zrobiła. Radiowóz pojechał za nią. Pani Bożena poszła na spotkanie z zastępcą komendanta w Kłodzku. Złożyła skargę na interweniujących policjantów. Skarżyła się na to, że ta interwencja była brutalna, nerwowa i naraziła ją na duży stres. Zażądała wyjaśnień na piśmie. Proszę Państwa, zamiast wyjaśnień, bo skarżyła się również do Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, otrzymała akt oskarżenia za znieważenie policjantów. Usłyszała, pani jest jedna, a nas jest trzech. I w grudniu 2013 roku otrzymała akt oskarżenia za znieważenie funkcjonariuszy. Ja obserwowałem ten proces od samego początku. Proszę Państwa, funkcjonariusze, wszystkie teksty na ten temat możecie znaleźć Państwo na patriot24.net. Jest ich bardzo dużo. Ja powiem pokrótce. Funkcjonariusze, którzy zeznawali, Paweł Mazurek, Arkadiusz Góral i trzeci się nazywał Piotr Adamkiewicz. Piotr Adamkiewicz. Tak. Nie potrafili sobie przypomnieć, jakimi słowami zostali znieważeni. Ten Paweł Mazurek w ogóle nie mógł skojarzyć. Widzimy tutaj na zdjęciach jego reakcję. Arkadiusz Góral, który był kierowcą radiowozu, zeznawał dwukrotnie. To są zdjęcia z jego
zeznań przed Sądem Grodzkim, ponieważ pani została wezwana i za rzekome złe zaparkowanie, czyli jedna rozprawa sądowa, i druga za znieważenie funkcjonariuszy na służbie. I tutaj kierowca radiowozu nie był w stanie sobie przypomnieć, jakie słowa padły. On mówi, że nie słyszał, że nie wie, że nie pamięta. To było bardzo kuriozalne przesłuchanie. Natomiast Piotr Adamkiewicz, kiedy przyszedł już na rozprawę, bo na pierwszej się nie stawił, został wezwany na to, żeby się stawił ponownie, w sposób bardzo automatyczny, w sposób bardzo zacięty, stwierdził, że jest, został obrażony słowami świnie i bydlaki. Natomiast, proszę Państwa, podczas interwencji policyjnej, gdyby doszło do znieważenia funkcjonariuszy, pani Bożena mówi wprost, powinni mnie zakuć w kajdany, powiadomić przez Radę Stacji Oficera Dyżurnego, że doszło do przestępstwa i zawieźć na komendę. Tymczasem co się dzieje, proszę Państwa? Ten człowiek, który wezwał funkcjonariuszy policji, on się nazywa Wiktor P. Możemy go w taki sposób jedynie podać. Momencik, mamy tutaj zdjęcie? Tak, tak. To jest Wiktor P., który zeznaje przed sądem. On zeznawał dwukrotnie przed sądem i raz przed policją. Oświadczył, że żadnych słów znieważenia funkcjonariuszy policji nie słyszał. Zeznał to trzykrotnie. To jest kluczowy świadek w tej sprawie, ponieważ on był wrogo nastawiony do pani Bożeny, ponieważ zauważył, że ona rzekomo źle parkuje. Ponoć jakieś nerwowe sytuacje pojawiły się pomiędzy nim a panią Bożeną. Miał ponoć usłyszeć, co zostało w wyroku uzasadniającym podane. Ty się nie wtrącaj, bo jesteś młody i głupi. Tak miał usłyszeć ten człowiek, który wezwał policję. Wiadomo, jest nerwowa sytuacja. Natomiast nie potwierdził, żeby pani była źle do niej nastawiona. To są w procesie karnym są to kluczowi świadkowie, którzy są nastawieni negatywnie do osoby oskarżonej. Nie stwierdziłby, doszło do jakiegokolwiek znieważenia funkcjonariuszy policji. Drugim świadkiem, który zeznał identycznie, jest, proszę Państwa, strażnik miejski. Okazało się, że w trakcie procesu sądowego Wiktor P. stwierdził, że interweniujących policjantów nie było trzech albo czterech. Sędzia przewodniczący Wydziału Karnego Mirosław Iżycki pyta, no jak to? Przecież prokuratura, kierując akt oskarżenia, mówi o trzech policjantach. Ale Wiktor P. mówi, w radiowozie była czwarta osoba ubrana na czarno. Okazuje się, proszę Państwa, że ci funkcjonariusze, których mamy tutaj na zdjęciu, zataiło obecność strażnika miejskiego w radiowozie. Tym strażnikiem miejskim okazał się pan o nazwisku Góral. Nie, to Góral to... Przepraszam, już mam wrócić. Sekundę, to mamy jego nazwisko. On był przyznany do Górala, do radiowozu Góral, do patrolu Górala. Arkadiusz Nowak, zdaje się. Arkadiusz Nowak, tak. Mhm, dokładnie. Tak. Proszę Państwa, ten strażnik miejski również był dwukrotnie przesłuchiwany w sądzie rejonowym w Kłodzku. I tutaj na zdjęciu mamy obraz, jak zeznaje przed sądem okręgowym w Świdnicy. On dwukrotnie zaprzeczył, by widział jakiekolwiek przestępstwo znieważenia funkcjonariuszy, z którymi przecież przyjechał na tą interwencję. Mówi tak, było nerwowo. Pani Bożena mówi tak, było nerwowo. Interesy prowadzi w Kłodzku od wielu lat i wie, że tutaj dochodzi do przestępstw rabunkowych. Okradani są, to jest zdjęcie z pierwszej rozprawy, gdzie pan Nowak zeznawał w sądzie rejonowym w Kłodzku. I mówi tak, rzeczywiście, było nerwowo, ale przecież praca policjantów wiąże się niemal wyłącznie z nerwowymi sytuacjami. Funkcjonariusze są szkoleni po to, żeby nerwowe sytuacje rozładowywać. Pani bała się, że dojdzie do napadu rabunkowego. Przytacza tutaj przykłady sytuacji, gdzie pod kantorem ktoś stracił pieniądze, gdzieś ktoś został napadnięty przy samochodzie. Tej sytuacji się obawiało.
I proszę Państwa, mamy sytuację, gdzie dwóch kluczowych świadków, niezależnych świadków, mówi, nie było przestępstwa znieważenia funkcjonariuszy. Żadne słowa tego typu nie padły. Tymczasem pani Bożena Zalewska zostaje skazana na 120 godzin robót publicznych przez 6 miesięcy za to, panią prokurator. Za to przestępstwo znieważenia. To jest bardzo istotne. Może pokażę tutaj na dużym zdjęciu. To jest pani prokurator, która nazywa się... Sekundkę. Małgorzata Sałacka. To jest pani, która przesiedziała na ławie prokuratorskiej wiele, wiele godzin tutaj w Kłodzku, ale większość z nich po prostu przysypiała. W pierwszej instancji tutaj pani Bożena została uniewinniona od zarzutów znieważenia policjantów. Przewodniczący Wydziału Karnego Mirosław Iżycki, który dokładnie tę sprawę przeanalizował, uznał policjantów za niewiarygodnych. Ale pani prokurator Małgorzata Sałacka złożyła skuteczne zaskarżenie do Sądu Okręgowego w Świdnicy. A Sąd Okręgowy w Świdnicy pod przewodnictwem pani Matuszewskiej, pani sędzi Matuszewskiej, utajniła rozprawę apelacyjną i nakazała przekazanie całej rozprawy z powrotem do Kłodzka z wytyczną. Nie przesłuchiwać więcej policjantów, tylko zmienić wyrok. Proszę Państwa, to są metody stalinowskie. Tak nie wolno w wolnej Polsce rozsądzać sprawy, gdzie mamy do czynienia z funkcjonariuszami publicznymi. Proszę Państwa, i rzeczywiście sprawa wróciła do Kłodzka, zajęła się nią sędzia Anna Wołosecka-Berg. To jest ta pani sędzia, która posłusznie wykonała polecenie Sądu Okręgowego w Świdnicy. I kiedy się pojawił wniosek już nie śpiącej na tej rozprawie ponownej pani prokurator Małgorzaty Sałackiej, pani prokurator wstała i zażądała 120 godzin robót publicznych dla pani Bożeny. Pani sędzia Anna Wołosecka-Berg powiedziała tak. Wskazuje panią na te roboty. Sprawa trafia ponownie do Sądu Okręgowego w Świdnicy i jest problem przez wiele miesięcy, ponieważ pani zaczyna się skarżyć do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na to, co się dzieje. Przez wiele miesięcy w sądzie w Świdnicy nie jest możliwe wskazanie sędziego, który będzie to rozpatrywał, tą ponowną apelację. Miał rozpatrywać jeden z sędziów, który już skazał policjantów, odważny sędzia, ale nagle okazuje się, że pan sędzia się wycofuje. I sprawę bierze w swoje ręce rzecznik prasowa, pani sędzia Agnieszka Połyniak. I przyklepuje wyrok 120 godzin przez kolejne 6 miesięcy dla pracodawczyni, która daje pracę 8 osobom i szkolenie 3 uczniom w swoim warsztacie samochodowym. I która firmę rozbudowuje, tworzy kolejne elementy profesjonalnego, zgodnego z wymogami unijnymi warsztatu samochodowego, korzysta z kredytów, bo jest wiarygodnym przedsiębiorcą, spłaca te kredyty, poszły jakieś dziwne skargi do ZUS-u na panią Bożenę Zalewską po tej całej sytuacji. Okazuje się, że ZUS ma bardzo dobrą opinię o pani Bożenie Zalewskiej, bo jest wiarygodnym pracodawcą. Okazuje się, że starostwo powiatowe po tej całej sytuacji zmienia znak na korzyść takich osób jak pani Bożena. Teraz już klienci inkaso mogą podjeżdżać pod bank. Mogą podjeżdżać pod bank PKO BP w Kłodzku, wpłacać bezpiecznie pieniądze, wchodząc bezpośrednio do drzwi i odjeżdżać. Okazuje się, że interwencja, czy sprawa pani Bożena, związana z tym momentem zaparkowania, była błędna z punktu widzenia oznakowania. Ale proszę Państwa, mamy kolejne elementy skandalu, które tutaj są opisane właśnie w tych poszczególnych linkach, teraz są też materiały filmowe.
Bo okazuje się, że w tej sprawie mandatowej za to skazany sędzia z Kłodzka, którą widzimy właśnie tutaj na tym zdjęciu, sędzia Joanna Hajduk, widząc absurdalność tej sytuacji, widząc, że już się zmienił znak, bo w tym momencie, kiedy rozpoznawała tą sprawę, już się zmienił znak umożliwiający wjazd pod bank, zaczyna wymyślać własny zarzut i stawia go pani Bożenie Zalewskiej. Wymyśliła, że ponieważ pani Bożena stwierdziła, że jechała tutaj od strony wiaduktu i skręcała w lewo, no to popełniła przestępstwo, bo wykroczenie, bo tutaj nie można skręcać w lewo. I skazała ją nie za to, co wnioskował prokurator, chociaż również, ale dodatkowo dorzuciła swój własny zarzut. Proszę Państwa, dodatkowo pani sędzia Joanna Hajduk stwierdziła, że poszła tam rok później po zdarzeniu z panią Bożeną Zalewską na to miejsce i zauważyła, że jakiś kierowca wycofywał i ona zrozumiała, o co chodzi w tych zarzutach, że rzekomo źle pani Bożena wycofała. I widząc wykroczenie innego wspólnie kierowcy rok później, wskazuje panią Bożenę Zalewską. Pytamy, czy zgłosiła to do Straży Miejskiej, czy zgłosiła to, co widziała tam pod bankiem na policję. Nie. Policja mówi, pani sędzia Hajduk nie zgłosiła nam żadnego wykroczenia, które widziała pod bankiem. Straż Miejska mówi, pani sędzia Hajduk nie zgłosiła nam nic, kompletnie. Tymczasem, widząc innego kierowcę, wskazuje panią Bożenę Zalewską. Proszę Państwa, ten zarzut, który wymyśla pani sędzia Bożena Hajduk, w konsekwencji wiąże się z dodaniem liczby punktów karnych, które wpływają na przekroczenie tych, które miała do tej pory pani Bożena. Czyli wiąże się z odebraniem prawa jazdy pani Bożenie Zalewskiej. Sprawa trafia do Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu z wnioskiem o zabranie pani Bożenie prawa jazdy. Tymczasem sędzia w sądzie okręgowym, proszę pokazać to tego Arkadiusza Nowaka, którego tam mieliśmy. Nie, z sądu okręgowego. Może tutaj będziemy mówić. Tak. Ten sędzia, proszę Państwa, w sądzie okręgowym w Świdnicy uznaje analizę przeprowadzoną przez biegłego sądowego, bo pani już się zwróciła do pana mecenasa Macieja Morawca z Warszawy, by pomógł jej w tym absurdzie, w tych paranoi, która się tutaj stworzyła, która zabiera pani Bożenie zdrowie, zabiera czas na wykonywanie swojej codziennej pracy, na rozwijanie biznesu. Więc pan mecenas Maciej Morawiec postarał się o opinię eksperta, który uznał, że jeżeli się jedzie od wiaduktu i skręca się w lewo, to jest błąd w ustawieniu znaku. I rzeczywiście pani Bożena mogła tu wjechać. Nie popełniła żadnego wykroczenia. To, co wymyśliła pani sędzia Hajduk, nie ma racji bytu. I uniewinnia panią Bożenę od tego zarzutu, który wymyśliła pani sędzia Hajduk. Ale proszę Państwa, sprawa wraca do Sądu Rejonowego w Kłodzku, do Wydziału Wykonawczego Karnego. I Sąd Wykonawczy Karny nie bierze pod uwagę tego, co zdecydował sędzia w Świdnicy. Idzie wniosek o odebranie prawa jazdy pani Bożenie Zalewskiej. Decyzja w tej sprawie, pani otrzymuje pisemną decyzję o tym, że prawo jazdy jest zabrane, proszę Państwa. Interweniuje znów mecenas Maciej Morawiec z Warszawy. Komenda Wojewódzka Policji łapie się na tym, że rzeczywiście została wprowadzona błąd przez sąd rejonowy w Kłodzku, który nie bierze pod uwagę decyzji sądu apelacyjnego, tylko opiera się na nieprawomocnej decyzji sądu rejonowego. Kiedy ja dzwonię, pytam, co się dzieje w Kłodzku? Dlaczego jest tyle błędów? Dlaczego tyle pomyłek? Okazuje się, że są jakieś przeprosiny, są jakieś
obietnice szybkiej naprawy tej sytuacji, ale to są tylko obietnice, proszę Państwa. Bo w tej chwili pani Bożena Zalewska jest prawomocnie skazana na 120 godzin tych robót. Ma zamiatać liście, ponieważ 6 miesięcy to jest zima, na pewno będzie odśnieżać. I nikt nie bierze pod uwagę faktu, że Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa zajęła się tą sprawą. Chciała kontrolę. Zarówno w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, jak i w Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Sprawa idzie do Sądu Najwyższego. Oczywiście z opóźnieniem, ponieważ pani sędzia Agnieszka Połyniak z Sądu Okręgowego w Świdnicy, ja Państwu pokażę, to jest bardzo istotny element. W sierpniu tego roku skazuje panią Bożenę Zalewską prawomocnie na te roboty. I mówi w ten sposób. Wiarygodny jest ten kierowca, Dariusz Góral, który policyjny kierowca radiowozu. To nieprawda, że on w jednym procesie powiedział co innego, a w drugim co innego, chociaż mamy to nagrane i te nagrania są w aktach sprawy. Bo my jako Patryk24 nagrywaliśmy te rozprawy, które były zupełnie absurdalne z punktu widzenia. Proszę Państwa, domniemania niewinności, przecież to jest proces karny. Mamy dwóch świadków, którzy nie potwierdzają zaistnienia tego przestępstwa. I mamy w tym momencie panią sędzię, która po raz drugi skazuje panią Bożenę Zalewską za przestępstwo nie dotyczące jej policjantów. Mówi, pani Bożena jest skazana na te roboty, bo powiedziała do tego, który wzywał, do Wiktora P., ty jesteś za młody i głupi. Zmieniła wyrok. I na tej podstawie, czyli pani Bożena Zalewska w nerwach mówi do chłopaka, ty jesteś za młody i głupi, a pani Bożena Zalewska na tej podstawie wskazuje za obelżywe słowa skierowane do funkcjonariuszy mundurowych policjantów, funkcjonariuszy mundurowych na służbie. Proszę Państwa, to tak jakby pokłócić się z sąsiadem i zostać skazany za znieważenie funkcjonariuszy policji na służbie. Tak nie wolno. Żyjemy w państwie prawa i takich uproszczeń robić nie wolno. Proszę Państwa, w tym całym procesie, który się toczy już blisko 3 lata, nie ma żadnego świadka, który by potwierdził, że doszło do znieważenia funkcjonariuszy. Co więcej, widzimy tutaj te... No proszę pokazać te... Policjanci zeznający, których mamy tutaj, szczególnie fałszywie zeznanie. Tak. Mają świadomość odpowiadania. Szczególnie ten właśnie funkcjonariusz, którego mamy tutaj, czyli Piotra Bankiewicz. Powiedział, tu było mnóstwo ludzi, to jest rejon. Ze szkoły wychodziła. To jest rejon PKS-u, było mnóstwo ludzi, tłumy ludzi. Jakiś starszy pan mówił, jak to jest, że wy sobie pozwalacie na takie zniewagi, na takie obelgi. Kiedy sędzia Mirosław Wierzycki zapytał, czy może pan podać nazwisko tego oburzonego starszego pana, funkcjonariusz policji nie potrafi, bo nie wylegitymował tego starszego rzekomego pana, bo tego starszego rzekomego pana w ogóle tam nie było. Proszę bardzo, to są te tłumy ludzi, proszę Państwa. Co? Kamera się zmienia, co 5 minut przechodzi, to są te tłumy ludzi, co chwilę po prostu kamera się przewraca się, proszę, to są te tłumy ludzi. Proszę Państwa, dochodzi do możliwego złożenia fałszywych zeznań ze strony funkcjonariuszy policji. Oni skasowali kamerę z PKO, ale nie skasowali kamery z PKS-u. Tymczasem prokuratura rejonowa w Kłodzku nie podejmuje żadnych czynności, by tę sprawę wyjaśnić. Jakie tłumy? Jaki starszy pan? Jaka młodzież? Jakie znieważenie? Proszę Państwa, mamy do czynienia z notatnikami policyjnymi, które są też zabezpieczone, gdzie nie ma pieczątki. Pisane są jednym cienkiem. Tak jakby na koniec, żeby zeznania były zgodne w tych notatnikach. Tak.
Proszę bardzo, to jest funkcjonariusz, który po prostu mnie przesłuchuje, spisuje. Proszę mi tutaj pokazać. 17.10 jest i tym samym długopisem przepisuje notatnik, tym samym księgiem jest przepisywany, proszę zobaczyć tutaj. Nie ma tam pieczątki. Nie ma pieczątki funkcjonariusza, tak jakby ten, no, ten był przepisywany jeszcze raz. Proszę Państwa. Dwa tygodnie czy trzy po moich zaznaczeniach. I kończąc, dzisiaj dlatego się z Państwem zebraliśmy, by się z Państwem spotkać, bo Pani Bożena, adwokat Pani Bożeny złożył zażalenie na to, że ma się stawić w pracy. Ma się stawić 10 w poniedziałku kuratora, by wziąć miotłę i zacząć zamiatać. Jak się nie stawi? Momencik. Jak się nie stawi, areszt. Pani złożyła wniosek, adwokat złożył, że skoro Pani rozwija przedsiębiorstwo, tak długie oderwanie Pani od firmy może grozić upadłością firmy. Ludzie mogą przestać pracować tak jak należy, mogą się rozejść, Pani ma bardzo dobrych fachowców tam, to może grozić upadłością pracodawcy, która daje tutaj i zatrudnienie 8 rodzinom i szkolenie 3 młodym ludziom. A to nie, jest tylko, to nie są tylko 3 młodzi ludzie, bo tych ludzi jest więcej. Ja płacę około 40 tysięcy podatków w miesiącu. To są 15 tysięcy ZUS-y, wypłaty i inne takie po kolei. Co miesiąc muszę mieć stałe te pieniądze. Na taką firmę małą, to uważam, na takie kłodzko, to ktoś bardzo dobrze dypczy mnie po piętach. I jeszcze jest bardzo istotne, że mecenas Maciej Morawiec złożył zażalenie na to postanowienie, że Pani ma iść do pracy. Zażalenie na to, że... Postanowienie Pani prokurator. Bo ja mam pieniądze, to mnie nie zamieni na ten... Tak, bo Pani chciała zapłacić na tej zasadzie skończyć ten koszmar. Nie. Sąd się na to nie zgadza. Pani Anna Wołosecka-Berg, pani sędzia Anna Wołosecka-Berg mówi nie. Nie ma żadnego odpłacania. Pani ma iść do roboty. Która też po prostu z nauki jazdy, pani, która jeździła i szkoliła w Kłodzku naukę jazdy, mówili to u mnie na po prostu ludzie, którzy przyjeżdżali, którzy też nie cierpieli tego z nauki jazdy człowieka, która szkoliła pod wpływem alkoholu, wygrała proces w Kłodzku i wygrała w Świdnicy. A ja kto z sądu tą? No, pani Wesołowska-Berg. Wołosecka-Berg. Tak. Czyli pijana instruktorka nauki jazdy została uniewinniona przez panią sędzię Wołosecką-Berg, tak tutaj podaje tak. Pani Bożena. Świdnica to przyklepała, a tutaj jest skierowanie pani do roboty. I teraz, proszę Państwa, jest wniosek kasacyjny w Sądzie Najwyższym. Jest wniosek do sądu o to, że zaskarżenie tej decyzji, jeśli chodzi o skierowanie na roboty. W listopadzie ma się odbyć rozprawa w Świdnicy właśnie w tym zakresie. Odwołanie od skierowania na roboty. Nie, proszę Państwa. 10 Pani ma się stawić po miotłę. Okazuje się, że kurator tutaj w Kłodzku nie ma decyzji o jakimkolwiek wstrzymaniu tej. Ja byłam wczoraj. Mimo, że w Świdnicy jest wniosek i jest wyznaczona rozprawa apelacyjna w sprawie odroczenia tych robót, Kłodzką mówi do roboty, do miotły. Tak samo jak z tym prawem jazdy. Bezprawnie, na podstawie nieprawomocnego wyroku Pani chciano zabrać, poszła decyzja o zabraniu prawa jazdy. Proszę Państwa, horror. Okazuje się, że Pani już od kilku tygodni interweniuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przez to, że teraz są roszady, tworzy się prokuratura krajowa, w tym momencie ma zapaść decyzja o tym, czy prokuratura krajowa przyłączy się do kasacji na rzecz Pani Bożeny Zalewskiej. Okazuje się, że tam już jest sprawa bardzo dobrze rozpatrzona. Tam jest niebywałe zdumienie tym, co się dzieje tutaj w Okręgu Świdnickim i w Kłodzku. Potrzebne są formalne wnioski, żeby ministerstwo mogło działać. Pani nie może czekać, dlatego Pani się zwróciła o pomoc do Pana Krzysztofa Rutkowskiego. Posła. Dlaczego Pani się zwróciła o pomoc do... Jest to poseł i liczę na to, że... Były poseł. Były tak. Poseł. Liczę na to, że on mi najbardziej rozstrzygnie tą sytuację, gdyż wywnioskowałam z tego, że ten student, który po prostu zawiadomił tą policję Wiktor pod bankiem, P. pan Wiktor P., zgłosił bezprawnie po prostu tą sytuację, podając się, bo działał ze środkiem po prostu tutaj na tym terenie z grupą przestępczą. Wiadomo, że złodziej nie może podstawić mi złodzieja,
do weryfikacji mnie, tylko podstawili niby rzekomego studenta. Jak się okazało, to jest to bardzo wielki student. Proszę Państwa, powiązany z półświadkiem. Ja powiem, o co chodzi. Sprawa tego Wiktora P., który zeznał na korzyść trzykrotnie, że pani nie zależyła tych policjantów, pytany przez sędziego Mirosława Iżyckiego, co pan robił w Kłodzku? Gdzie pan, skąd pan pochodzi? Pochodzę ze Wschowy. Gdzie pan aktualnie mieszka? We Wrocławiu, bo tam studiuję. Po co pan przyjechał do Kłodzka? Nie pamiętam. Czy gdzie pan był tutaj? Byłem na placu kościelnym. Czy pan nocował? Nie pamiętam. Ale co pan robił w okolicach banku PKO BP? Poszedłem na stację kolejową, ale po co tam pan poszedł? Bo wręczyłem paczuszkę dziewczynie, która jechała do Polanicy. To była licealistka. Proszę Państwa, sędzia był zdumiony. Pani prokurator Małgorzata Sałacka słyszała to. Nie było żadnej czynności mającej na celu podjęcie jakichkolwiek działań wyjaśniających rolę tego Wiktora P., który się znalazł w tej sytuacji, który wzywał funkcjonariuszy policji. Nagle się okazuje, że oni momentalnie podjeżdżają. Wszyscy czterech są w radiowozie. Dziwna sytuacja, bo to były dwa patrole, jeden zmotoryzowany, drugi pieszy. Nagle się okazuje, że siedzą w radiowozie. Dziwna sytuacja. Okazuje się, że wnioski o przebadanie telefonu komórkowego pana Wiktora P. Dzień został... przed rokiem podał sieć, że w plusie ma tą sieć. Dzień przed zakończeniem. Prokuratora nie ma w ogóle, prokuratora rejonowa w Kłodzku nie ma w ogóle zainteresowana tym, żeby zbadać bilink tego człowieka, który nie pamięta, czy nocował na placu kościelnym, czy nie nocował. Jaką paczuszkę przekazał? Komu? Po co, przyjeżdżał? On się odwrócił do mnie w tym momencie, jak ja powiedziałam, bo sędzia mu zadał pytanie, po co szedł na ten dworzec, co tam niósł w tej paczce. A ja mówię, narkotyki, narkotyki, nie? Prokuratorka odwróciła się do mnie, on był tak czerwony momentalnie na twarzy, z szyją z tyłu włącznie. I odwrócił się, patrzy mi szeroko w oczy i mówi, i byłem na placu kościelnym, ale nie pamiętam, czy tam nocowałem, czy po prostu tego. Ja myślę, człowieku, co ty patrzysz mi tak prosto w oczy? O co chodzi? Mówię, oho, to już jest jakiś gang przestępczy, bo to jest... I w tym czasie miałam praktykantów z placu kościelnego, najcięższego przestępcy, bandyty, który przesiedział 15 lat, brata, który... Proszę nie podawać nazwiska. Który karierę kończył po prostu w miesiąc czasu po mojej praktyce, który był z technikum mechanicznego na miesięcznej praktyce i zakończył tą karierę. I teraz już wiem, o co chodziło. Proszę Państwa, dlatego pani Bożena... się do Krzysztofa Rutkowskiego. O pomoc. Tak. Przede wszystkim pani chciałaby, by pan Krzysztof Rutkowski, który był posłem, tak samo jak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, żeby doszło do porozumienia. Obaj panowie spotkali się, kiedy była przeprowadzona demonstracja matek, między innymi tutaj z okolic Jeleniej Góry jedna z matek była, która protestowały w Sejmie na rzecz odzyskania swoich dzieci, do których miały prawo. Żaden poseł się nie zainteresował, był wtedy pan Krzysztof Rutkowski, tylko poseł, jeszcze wówczas nie minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro. Dlatego pani Bożena ostatnią deskę ratunku w tej niebywałej sprawie widzi w Krzysztofie Rutkowskim. Nie wyklucza protestu pod Ministerstwem Sprawiedliwości w tej sprawie. Pani Bożena Brosz w takim stanie, że w którymś momencie ja się przykuję do tego tak ministerstwa. Tak wyglądała właśnie praktyka zawodowa tych uczniów tutaj u mnie w firmie. To jest protokół ze szkoły. Ale to, żeby nie nazwiska nie podawać. Nie, to tam nazwisk nie państwo nie... I dlatego tutaj pan Krzysztof Rutkowski obiecał pomoc, nie wiem, czy uda nam się połączyć, bo pan Krzysztof jest na działaniach w tej chwili. To był z placu w centralnej Polsce, ale obiecał pani Bożenie Zelską wszechstronną pomoc w zakresie dojścia do praworządności. Tutaj nie chodzi o to, żeby rozsądzać, tylko żeby zastosować prawo, domniemanie niewinności. Jeżeli są świadkowie, dwóch świadków, którzy nie potwierdzają, to, proszę Państwa, takie postępowanie powinno zostać umorzone. Umorzone. Jeżeli policjanci chowają przed prokuratorem i sądem strażnika miejskiego, obecność strażnika miejskiego w radiowozie, proszę Państwa, ci policjanci powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. W tej chwili, kiedy oni zeznawali, było 3 lata więzienia, teraz jest 8 lat więzienia za składanie fałszywych zeznań jako świadkowie. Proszę Państwa, to są poważne sprawy. Pani wielokrotnie, dwu czy trzykrotnie była kontrolowana później przez funkcjonariuszy, skarżyła się na to nawet do Komendy Wojewódzkiej i do Komendy Głównej, bo funkcjonariusze zatrzymali ją, podeszli, pas jej czasnęli. Co pani tutaj robi?
I pani uważa. To nie są normalne. Wsadził, naciągnął pas do lusterka i puścił mi na klatkę. Proszę, mówiłam z prawosłupem do czynienia. Pani doszła... Jechał specjalnie za mną radiowozem cały czas na garnie, albo takie pogróżki jak po prostu. Pani już sobie zamontowała kamery w samochodzie, bo jeżeli zatrzymują policjanci. Proszę, zarobiliście 1000 zł mandatu, macie 10 punktów karnych, została ta koperta włożona mi za wycieraczkę. Ja wyszłam z marketu po prostu. I wróciłam wycieraczkami. Proszę przytrzymać, się... proszę przytrzymać jedno miejsce. Proszę Państwa, dzieją się rzeczy niebywałe i teraz policja ma mieć na samochodach napisane pomagamy i ochraniamy. Proszę Państwa, pani Bożena prosi najwyższe organy policji o to, żeby jej pomagać ją ochraniać, a nie prześladować i produkować fałszywe sytuacje i w konsekwencji których jest skazana na tak poniżającą, upodlającą karę, jaka może spotkać ją jako pracodawcę. Czy są pytania z Państwa strony? Ja mam pytanie, gdzie Pani ma się stawić tego 10? W jakim miejscu? U kuratora sądowego tutaj na Lutyckiej do podjęcia prac czynnościowych. Już Pani wie, co ma Pani robić? No jeszcze nie wiem. To znaczy, Pani już była raz, ja też byłam. Byłam wczoraj, ja akurat nie. Ale nie, byliśmy ostatnio. Pani kurator, Pani kurator stwierdziła, że będzie na ośrodku, tam gdzie jest hotel, Mosi, coś takiego. Tam są prace porządkowe, do zamiatania, do porządkowania, być może sprzątanie obiektu. Chyba, że gmina również, bo pani mieszka tutaj pod Kłodzkiem, sołtys wystąpi, no to wtedy grabienie liści, no wiadomo, w zimie to będzie odśnieżanie. Mają Państwo uzasadnienie tego wyroku prawomocnego? Tak. Moglibyśmy zobaczyć? Tak, oczywiście. A to za chwilkę to Państwu przekażemy. Czy są jeszcze jakieś pytania w związku z tą stroną? Jednego i drugiego, tego z Płocka i tego ze Świdnicy. Zmieniony został artykuł na po prostu na postka, na czynności postka. Na Wiktora P. Tak. Czyli na tej postawie. Pani uważa, że Panią ktoś wyrabia? Tak, tak uważam, że tak jest. Czy ma Pani podejrzenia kto? To znaczy, czy jest to konkurencja? Ale żeby jest... nie, Pani Bożą, żeby pan, nie doszło do, nie wiem jeszcze. Do pomówienia. Do bo Pani nie spadła, może tak. No musiałam się komuś narazić, albo ktoś z bardzo bogatego po prostu świadka przestępczego tu jest, to robi. Tu jest sytuacja taka, że Pani ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli w ramach koncernu Volkswagena. Audi, Volkswagen, Skoda. I myślę, że na ten teren ktoś może się bije o te cztery znaczki. Ktoś bardzo bogaty, który na ten terenie może wejść. Pani ma systemy komputerowe. Mam podłączenie, mam sklep z częściami, którego nawet tutaj na Kłodzku nie prowadzę, bo to jest bardzo mała mieścina. A no myślę to rozwinąć właśnie pod 5 Volkswagenów, naprawy gwarancyjne na tym terenie, prawda? I ktoś myślę, że po to sięga ręką. Jak już oznakowane auto dostałam z Poznania, także to już tak się miało to później. Byłam pilnowana, ale pilnowana bardzo w skrupulatnie. Ja może to odczytam po prostu, co pisała mi tego. Tak, to jeszcze dwie minuty, bo to jest bardzo istotne, co trafiło również do Ministerstwa Sprawiedliwości. Pani w końcu już bezradnie zaczęła sama pisać. Proszę. Tak? W związku z tym, iż w momencie składania wniosku mego obrońcy o odroczenie wykonywania kary ograniczenia wolności przebywałam na szkoleniu we Wrocławiu w załączeniu materiały szkoleniowe z dnia 23.09. To wyglądają te materiały. Nie mogłam po prostu uczestniczyć. Nie jeździ na szkolenia związane właśnie z profesjonalizmem, który byli w firmie. Wojskowy Szpital Rehabilitacyjny w Lądku, karty zabiegowe, ostatni zabieg radionowo-siarczanowy oraz pomora mrożąca w dniu 28.09. Nowa karta zabiegowa zabiegów kolana kręgosłup borowina hydromasaż 10.10. do 21.10.2016. Dodatkowo dołączam karty zabiegów z poprzednich lat, tak zwany 2014-2015. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, informacja o ilości punktów karnych z moim, na moim
moim koncie ilość punktów 0. Wysłaliście mi Państwo stary wyrok z Płocka, z którego wynikało, iż mam 27 punktów karnych, co jest równoznaczne z zabraniem mi prawa jazdy. Musiałam zwrócić się do Świdnicy i do komendanta wojewódzkiego ruchu drogowego we Wrocławiu z prośbą o wstrzymanie nakazu pozbawienia mnie prawa jazdy, ponieważ wykonując czynności firmowe podjechałam pod bank PKO, aby wpłacić gotówkę z VAT. Naraziłam się studentowi, który według moich ustaleń w powiązaniu z osobami trzecimi chciał mnie wyprowadzić i okraść. Policja, prokuratura i sądy od początku wspierają złodzieja, a nie mnie jako pokrzywdzoną i w dalszym ciągu narażają mnie na niebezpieczeństwo, czego dowodem są między innymi pogróżki wkładane na szybę mojego samochodu. W 5 minut zarobiliście 10 punktów karnych, czyli 1000 zł mandatu, podkreślone czerwone światło. Was też obowiązuje i uśmiech czerwonego słoneczka. Wszystko napisane na czerwonym długopisem na białej kopercie. Nie ustaliliście z motoringu kolorowe zdjęcia, iż nie byłam winna zarzucanych mi czynów przez studenta z Wrocławia, który okazał się osobą z lokalnego półświatka powiązanego z osobami o bogatej kartotece karnej. Dlaczego Państwo nie ustaliliście tego numeru, tego telefonu, który widać na zdjęciach z motoringu, gdzie on przechodzi, rozmawiając przez telefon i obraca się w moją stronę, wyraźnie mną zainteresowany. Kiedy chcieliście ustalić ten telefon, gdy miałam przenosić pieniądze w torebce z banku na ulicę Łutycką lub Słowackiego, na pewno zaatakowałoby mnie dwóch osobników, z których jeden by mnie zagadywał, a drugi ściągał torebkę. Bo to jest bardzo istotne, że w którymś momencie tego procesu padła informacja, że pani to powinna zaparkować po drugiej stronie stacji kolejowej, przejść pod tym tunelem, za dworcem i przejść z tą gotówką do banku PKO BP, bo tak by było zgodnie z prawem. Tylko proszę Państwa, tak się nie traktuje ludzi, którzy płacą podatki w Polsce. Bardzo mocno. Ja bym się bardzo mocno darła. A trzeci by mi nóż. Albo bym zdechła, albo bym dzisiaj była kaletą. To wówczas umielibyście Państwo ustalić ten numer telefonu. Ale dla kogo? Dla mnie zmarły, moim spadkobiercą lub mnie kalecie. Dołączam 5 fotografii kolorowych z motoringu z dnia 24.09.2013 roku, żeby pani sędzia przejrzała je dokładnie i wbiła sobie to do serca. Fragment pisma złożonego do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego pana Postka, studenta i jego bogatej kartotece oraz informacja o konferencji prasowej w tej sprawie z udziałem telewizji i prasy. Nadmieniam również, że posiadam w mojej firmie 750 tysięcy kredytów, które wykorzystywane są na rozbudowę oraz zakup urządzeń i maszyn potrzebnych dla zatrudnionych u mnie pracowników. Prowadzę również autokomin, żeby dziś sprzedaję auto. Muszę jechać, aby nabyć auto do sprzedaży na stan magazynowy. Przychodu niezbędnym do funkcjonowania mojej firmy i uzupełnienia jej płynności finansowej. Potrzebne na bieżące wpłaty, opłaty, ZUS-y i podatki. Stałych opłat co miesiąc jest około 40 tysięcy złotych. Kto pociąga za sznurki, żeby tą firmę zniszczyć? W grudniu musiałam zwolnić 2 osoby. Miałam 10 osób, a teraz mam 8. Zostało mi 450 zł po wypłatach i powitałam nowy rok. Popłakałam się, powiedziałam sobie, że ludzie mają gorzej, bo nie mają na chleb. W tym sąd też przyczynił się, gdyż w piątek dostałam z Niemiec telefon na firmę, a mam do odebrania w BMW w poniedziałek, tak zwanego 10-12. Potwierdzają to telefony z Niemiec na telefon stacjonarny firmy. Niestety w tym dniu miałam rozprawę sądową, nie mogłam pojechać odebrać tego samochodu. W środę 13-12 miałam następną rozprawę. Poinformowałam firmę ubezpieczeniową z Niemiec o przetrzymanie samochodu do czwartku. Niestety we wtorek został sprzedany. Klient z Nysy, który czekał 2 miesiące, niestety nie kupił auta, wycofał się ze współpracy z nami. Często wyjeżdżam do Niemiec po zakup towaru, gdyż głównie z tego utrzymuję firmę, importuję auta. Znam swoją pracę od początku istnienia mojej firmy. Nie widziałam, jak wygląda urlop nawet od soboty i niedzielę poświęcam na sprzątanie, remonty, porządki w firmie codziennie. O godzinie 22 zamykam bramę po pracowniku myjni samochodowej, który wyjeżdża z firmy, a rozpoczynam pracę 4.30 z rana. Znam smak ciężkiej pracy. Jestem
prawie na hektarze pola przy drodze rosną topole, które śmiecą liśćmi bardzo chętnie, przydadzą się ręce czterech pań sędzin i dwóch pań prokuratorek do obróbek sołeckich przy mojej posesji razem ze mną. Nie omieszkam odwiedzić redakcję programu Państwo w Państwie celem złożenia programu ukazującego pracę policji śpiącej pani prokurator na sprawach sądowych i myślących, że ją wygra. Albo nieobecnej w ogóle i przychylającym się ku złodziejowi sąda. Wszystkie materiały potwierdzające mają stuprocentową niewinność, posiadają też również dziennikarze kryminalni Partii 24 Net. Do kogo to skierowane jest? To jest skierowane do Sądu Rejonowego w Kłodzku, Wydział 4 Karny, do tych orzeczeń na bohaterów getta. Czyli do tego wniosku o to, żeby zawiesić wykonanie kary. Oczywiście do Ministerstwa Sprawiedliwości. Do Ministerstwa Sprawiedliwości też jest taki wniosek złożony. Tutaj tych dokumentów jest sporo i pewnie Rzecznik Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdzi to. To jest skarga pisana na czynności. Tak wygląda. Do pana ministra Ziobry. I tutaj jest też, właśnie pisałam, że do Sądu Najwyższego Zjednoczonego prośbą o wstrzymanie wykonania wyroku. Też. Proszę Państwa, czy są pytania jeszcze w tej sprawie? Jeśli nie ma, to chciałbym przekazać informację, jeśli chodzi tutaj o tą tragedię, informację pana Krzysztofa Rutkowskiego, jeśli chodzi o tą tragedię, która się wydarzyła ostatni weekend. Tu jest kilka bardzo istotnych elementów w tej sprawie, co wynika z doświadczenia pana Krzysztofa. To zresztą Państwo możecie to potem potwierdzić. Po mnie od września, panie redaktorze, jeszcze momencik, tylko minutkę. Po mnie po prostu od, ja miałam we wrześniu tą rozprawę sądową, zaczynającą z tym złodziejem i z tymi studentami i tak dalej. Po mnie między styczniem a lutym pod Bankiem Zachodnim zabrało przedsiębiorcy, ukradli 260 tysięcy, wychodził z gotówką z banku, było to Porsche klienta sprzedane. Komisant wychodził z gotówką, chował do schowka pieniądze, w tym czasie podleciało dwóch po prostu złodziei, jeden mu gazem popsikał po oczach, drugi przypierniczył z pięści, poszedł w park w piątkę, w jedynkę, odebrali mu pieniądze. Komisant wrócił do tego, ja jak szłam na 10 kwietnia na rozprawę sądową, to byłam w banku i potwierdzałam przez stałą pracownicę, czy rzeczywiście miał ten incydent miejsce, bo ja byłam w Lądku w tym czasie na zabiegach, nie? Jak przyjechałam, bo miałam tą rozprawę, tak pani mi potwierdziła z banku, że było coś takiego, wrócił bez pieniędzy, pobrał pieniądze, zaraz po mnie, no to ile? To wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, 5 miesięcy po mnie. Około stycznia. Jak ja będę, to ja mam zaatakowana po prostu w tej sprawie. A ile pani miała gotówki wtedy przy sobie? Ja miałam około 21 tysięcy, tyle co odebrałam od męża za dukato sprzedane i 5 tysięcy na VAT. Są różne gotówki, bo ja również odbieram z banków. Dlaczego stawiam? Od 2004 roku był jest to bezpieczny bank, bo tam jest chodzi o ochronę przy tych szybach szklannych, prawda? Który po prostu chodzi z bronią. No niestety nie ukrywajmy tego, ale taka jest prawda. Ja podjeżdżałam cały czas na chodnik, nie miałam nigdy problemu z tą czynnością, aż złodzieje, którzy powychodzili z kryminałów i tak dalej, zainteresowali się takim po prostu napadem. Był pierwszy napad, to był po prostu na złotnika tego lombardu na tym. Później drugi napad to był po prostu dyrektora zięć, odcięta głowa na po prostu parkówce. I trzeci na mnie, tylko że ja mam za duże długi, ja sobie nie dam nic odebrać. I po prostu od tych policjantów tym się różnię, że po prostu dbam o swoje bezpieczeństwo, gdyż miałam też napad kiedyś w domu z 15 lat do tyłu. Nie wiem, czy to jest też nie ten sam, po prostu, bo zostawił odcisk palca. W każdym razie to są wątki, których w ogóle nie podjęła prokuratura, nie zbadała roli tego Wiktora P., który się tam pojawił z tą paczką dla licealistki. Żadne, nie ma możliwości, by sprawdzić jego telefonów i tak dalej, i tak kiedy dalej. Kiedy pani się zwróciła do Rutkowskiego o pomoc? Teraz. Teraz jest, jeśli chodzi o tutaj, co jest bardzo istotne, jeżeli zachodzi przestępstwo, pan Krzysztof też stoi na drodze. Oni ruszą z jakimś kwasem na twarz, to nie będzie takie, że oni mnie tak zostawią po prostu w takim dołeczku i ja sobie tam będę chodziła gdzieś, ja im przeszkadzam. Co jest istotne, nie ma zgłoszenia funkcjonariuszy podczas tej interwencji, powinni oficera dyżurnego, pan Krzysztof Rutkowski stoi na tym stanowisku, oficer dyżurny według... Nie dostałam odpowiedź do sądu. Skierowanie do sądu. Akt oskarżenia od pani prokuratora. Wracając do tej tragedii, która się tutaj wydarzyła w weekend w Kłodzku.
Pan Krzysztof prosił, żeby przekazać następujące informacje. Po pierwsze, jest bardzo duży problem z pomocą psychologiczną dla rodzin, które są w problemach, czy znajdują się w jakichkolwiek problemach. Pan Krzysztof działa tutaj na przykład na terenie Dolnego Śląska w Trzebnicy, gdzie doszło do odnalezienia po 400 dniach Mateusza Leszczyńskiego w okolicach dyskoteki w Prusicach. Rodzina w ogóle nie otrzymała żadnej pomocy psychologicznej. Pani Agnieszka Leszczyńska mówi, że jedyną pomocą, jaką otrzymała wtedy, to była pomoc od pana Krzysztofa Tkowskiego i od jego ekipy, która bardzo jej pomogła w tej sytuacji. To jest bardzo duży zasadniczy problem, żeby reagować na problemy, które się pojawiają w domach, na problemy, które powinny być rozpoznawane przez służby socjalne. I bardzo istotne jest, żeby w którymś momencie ta pomoc rzeczywiście następowała nie tylko na ulotkach, że działa taka infolinia czy takie miejsce związane z poradnictwem. Druga sprawa to jest, dzisiaj TVP Info podaje, że cały czas nie wiadomo, jaka była przyczyna tutaj śmierci tych dwóch małych, tych dwóch dzieci, że jest badanie, czy będzie zlecone badanie toksykologiczne tutaj pod tym kątem. I tutaj, proszę Państwa, jest kolejna uwaga, jeśli chodzi o Akademię Medyczną we Wrocławiu, która wykonuje te badania. I właśnie w tym przypadku Agnieszki Leszczyńskiej i tego chłopaka, i syna 19-latka, który został znaleziony. Akademia Medyczna stwierdziła, że chłopak się udusił, leżał w takiej pozycji na polu, więc sam się położył i sam się udusił. Natomiast specjaliści od pana Rutkowskiego, i teraz są potwierdzenia kolejnych specjalistów, którzy pomagają tej matce, mówią wprost, ten chłopak ma dwa paralizatory na głowie, jeden i drugi. I specjaliści z Akademii Medycznej mówią, to nie są paralizatory, tylko ptak wydziobał te otwory. Nie pobrali żadnych materiałów porównawczych, żadnych wycinków. I w tym momencie prokuratura rejonowa w Trzebnicy, ale też prokuratura okręgowa we Wrocławiu, która się tą sprawą zajmuje, ma problem, żeby ustalić, czy paralizatory, czy ptaki. Paralizatory, uderzenie paralizatorów kilkusekundowe czy kilkunastosekundowe powoduje uduszenie się człowieka, spięcie płuc i objawy są takie jak przy zwykłym uduszeniu. Także proszę Państwa, jako rzecznicy społeczni, pan Krzysztof zwraca się do Was, zwróćcie szczególną uwagę na to, co napisze Akademia Medyczna we Wrocławiu w tej sprawie. Zwróćcie uwagę na każdy zapis, który będzie tam podany. Jeżeli będą wątpliwości, jeżeli są wątpliwości, są wszystkie. Toksykologię prawidłową robi instytucja w Krakowie. I te badania są tam bardzo wiarygodne i często tam badania w Krakowie wykazują to, co tutaj Wrocław wykazać nie potrafi. Jeżeli Państwo macie pytania do pana Krzysztofa Tkowskiego bezpośrednio, to myślę, że w godzinach wieczornych po zakończeniu działań będzie dostępny pod telefonem. Możecie Państwo zapisać 512-206-030 albo 512-058-370, żeby bezpośrednio jeszcze dopytać o obie te sprawy. Czy pan Krzysztof Rutkowski ma zamiar też się przyjrzeć temu, co się wydarzyło w Polsku na partyzantów? W tym momencie trudno o punkt zaczepienia, bo te informacje, które mamy, wskazują, że jest to sytuacja, tragedia rodzinna. Oczywiście, jeżeli się pojawią wątpliwości, to zwykle w takich sytuacjach pan Krzysztof Rutkowski interesuje się takimi przypadkami, oczywiście niekomercyjnie, bo jeżeli mamy do czynienia z jakimiś sytuacjami kontrowersyjnymi, to mamy straszną tragedię. To nie jest wykluczone, że tak się stanie. W tym momencie jeszcze jest za mało danych, żeby przystąpić do jakiegokolwiek działania. Tak, ale wątpliwości już są. Wątpliwości cały czas narastają. Jakiego typu wątpliwości są na dzień dzisiejszy? Czy ojciec był w domu, kiedy tragedia się wydarzyła? Czy ojciec wrócił z pracy? Bo na początku mówił, że wrócił po nocy z pracy. Okazało się, że tak naprawdę przez ten całą czas noc pisał na Facebooku. Co kilkadziesiąt minut wrzucał posty. Już nie wiedziałem, że z proszę Państwa, ja myślę, że to jest sprawdzian też profesjonalizmu prokuratury rejonowej w Kłodzku. Skoro potrafili zadziałać w taki sposób, żeby skazać pracodawczynię na 3 lata ciężkiego stresu, nerwów i takiego poniżenia,
to być może tutaj wykażą się profesjonalizmem. Może pani Małgorzata Sałacka, pani prokurator... Ale sprawa została skazana do Świdnicy. Do Świdnicy. No to mamy tutaj panią prokurator, która się też zajmowała tą sprawą pani Bożeny. Pani prokurator, już przekażemy informację, Władysława Kunicka-Żurek, która uznała, że tak, 120 godzin się należy, kiedy zadałem jej pytanie na korytarzu, czy wierzy policjantowi, który ukrył w radiowozie obecność strażnika miejskiego i na jednym procesie nie pamiętał, na drugim już pamiętał, to jest świadek kluczowy, to uciekła do sekretariatu przewodniczącego Wydziału Odwoławczego Sądu Okręgowego w Świdnicy, który wcześniej do niej się uśmiechał i widać było, że zażyłość prokuratury i sądu jest w Świdnicy bardzo duża. Dlatego, proszę Państwa, prokuratura ma do wykonania poważne sprawy. To jest właśnie taka bardzo poważna sprawa. Mamy straszną tragedię. I niech prokuratorzy pokażą, że mogą i potrafią tą robotę prokuratorską wykonać perfekcyjnie. Bo proszę Państwa, przypadek Wiktorii z Krapkowic, gdzie prokuratura i policja zajmowała się wzorowo przy rozwiązaniu tej sprawy. Trafili po telefonie komórkowej sprawcę bezdyskusyjnie. I to była robota, która była, jest wzorem, jak powinna pracować, jak powinny pracować organy ścigania w przypadku rzeczywistych zaistniałych przestępstw. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia.